Zapytałem dziecko niosące świeczkę, skąd pochodzi to światło? Chłopczyk natychmiast ją zdmuchnął. Powiedz mi, dokąd teraz odeszło? Odparł. Wtedy ja powiem ci, skąd pochodzi. Światło jest jak pieniądz. Raz jest, a raz go nie ma. Mam na imię Piotr. Jestem fotografem. To nie jest tak, że zakochałem się w fotografii. To ona zakochała się we mnie. Wyssałem ją z mlekiem matki. Ona po prostu była. Powiem wprost. Najpierw była miłość do zdjęć. Później powstała miłość do szukania światła. Teraz szukam kształtu. Ciągle szukam i ciągle mi tego jest mało. Ciągle odkrywam nowe aspekty fotografii, więc traktuję ją trochę jako kochankę. Inspirację czerpię. Z czego ja czerpię inspirację? No, na pewno z alkoholu, tak. Lubię sobie do śniadania wypić piwko, ewentualnie dwa piwka. Chyba, że mam gościa, no to wtedy idzie pół litra. I tu jest bardzo częsta inspiracja, ale również czerpię z filmów, ze zdjęć mistrzów fotografii. A propos mojego sprzętu. Fotografuję na sprzęcie Nikona, tak, mała reklama firmy, musi być. Lustrzanek mam tyle, że nie chcę mi się ich wymieniać. Obiektywów mam również całą masę, ale pamiętam, kiedy pewna osoba powiedziała mi fajne zdanie. Nie liczy się sprzęt, którym fotografujesz, a to jak ty fotografujesz, bo ty robisz zdjęcia, a nie sprzęt. Co prawda dzisiaj sprzęt jest bardzo ważną kwestią. Przykładowo wyjdę na ulicę, mam aparat za mną, bo mnie stać za 20 tysięcy, no to każda laska jest moja, od raz. Wszystkie na sesję i jest fajnie, ja bym wyszedł z małym aparatem. To jak ja wyglądam? Jak amator. A ja jestem profesjonalistą od 10 roku życia. Fotografia to jest takie coś, czym trzeba się urodzić, tak jak ja się urodziłem. I teraz wiem wszystko. Od 3 roku życia jestem geniuszem fotografii. Nie potrzebuję studiów. One są mi niepotrzebne. To ja ich mogę użyć.